Miałem wielki zaszczyt i przyjemność wręczyć medal Homini Vera Academico panu profesorowi Tomaszowi Szramowi, profesorowi zwyczajnemu Wydziału Historycznego naszego Uniwersytetu. Wybitny uczony, wspaniały dydaktyk, organizator nauki, ale przede wszystkim niezwykle serdeczny człowiek. Profesor Tomasz Szram to wybitny uczony. O jakiejś jasności myślenia o źródłach, jasności myślenia o dziejach, umiejętności stawiania jasnych hipotez i ich rozwiązywania. Dlatego jest wybitnym uczonym, ale jest również wybitnym nauczycielem, wybitnym wykładowcą. W dziełach, które opublikował, znajdujemy zdania, które pozwalają nam zrozumieć, że w słowach mieści się pewien obraz świata i w tych słowach oddajemy prawdę o tym świecie. To jest taki profesor, dla którego kryterium prawdy jest podstawowe. Profesor Szram jako naukowiec, jako mistrz, jako nauczyciel jest osobą, która przede wszystkim uczy tego, jak zrozumieć dzieje właśnie. Uczy spojrzenia syntetycznego, uczy zrozumienia mechanizmów działania historii. Uniwersytet jest moją małą ojczyzną. Tu jestem u siebie i to, że w tym miejscu spotykają mnie zaszczyty, miłe słowa i ciepło ludzkie tutaj, to jest coś po prostu wspaniałego. To, co jest ważne w naszych kontaktach, to coś oprócz badań, oprócz nauczania, oprócz koleżeństwa w tym, co w realizowaniu naszych zadań zawodowych, można powiedzieć, to właśnie to, żebyśmy tworzyli wspólnotę. Wspólnotę, ten świat uniwersytecki, a jeśli w tym się rodzą też przyjaźnie, a rodzą się, no to czego już więcej pragnąć.